Witam Państwa w niedzielny poranek 11 sierpnia i zapraszam na spotkanie Pomorzanin Toruń KS Chełmianka Chełmno. Jest to mecz pierwszej kolejki rundy jesiennej sezonu 2019-2020. Mecz jest rozgrywany w ramach czwartej ligi Grupa Kujawsko-Pomorska. Tradycyjnie życząc Państwu wielu sportowych emocji, zapraszam na relację z tego spotkania. Pierwszą bramkę dla Pomorzanina Toruń strzelił Łukasz Witucki i tym samym wynik meczu Pomorzanin Toruń Chełmianka Chełmno 1-0. Z numerem 8 to Bartosz Węglewski. Thank you.
Kujawską, Dawid Orlicki. Strzelcem wyrównującej bramki dla Chomijanki Chełmno i tym samym mamy wynik remisowy. 1-1.
Właśnie pierwsza połowa meczu Pomorzanin-Tornik. Rominianka Chełmno wynikiem remisowym, bramkę dla Pomorzanina z Toruń strzelił Łukasz Witucki. W 16 minucie, a w 41 minucie meczu Piotr Kaczkowski doprowadził do remisu. Zawodnicy wychodzą już na murawę, aby rozpocząć drugą połowę meczu Pomorzanin-Toruń. Rominianka Chełmno, przypomnę Państwu tylko, że mamy wynik remisowy. Na prowadzenie Pomorzanin-Toruń wyprowadził Łukasz Witucki, była to 16 minuta meczu, a do remisu doprowadził Piotr Kaczkowski w 41 minucie. Zapraszam Państwa na drugą połowę meczu Pomorzanin-Toruń, Rominianka Chełmno. Piasecki, siódemka, Kamil Minkowski, dziewiątka, Oskar Andrzejewski, dziesiątka, przy dziesiątce chwila, bo to właśnie Oskar Andrzejewski zdobył gola, a nie jak podałem Piotr Kaczkowski, ale w tym zamierzeniu i z odległości ponad 100 metrów trudno dostrzec numer zawodnika, tym bardziej, że Mateusz Kordyla, ósemka.
Thank you.
Thank you.
Drugą bramkę dla Pomorzanina Toruń strzelił Łukasz Witucki. Tym samym Pomorzanin Toruń z Kominianką prowadzi 2-1. Na zegarze boiskowym mamy już 90. minutę meczu. Pomorzanin Toruń wygrywa z Kominianką Chełmno 2-1. Bramkarz Pomorzanina Toruń pokazuje zawodnikom, aby przesunęli się na połowę zawodników Kominianki. Zakończyło się spotkanie Pomorzanin Toruń Kominianka Chełmno. Zwyciężyła drużyna toruńskiego Pomorzanina 2-1. Bramki dla toruńskiej drużyny strzelili Łukasz Witucki i Ariel Jastrzębski. Bramkę dla Chełminianki Oskar Andrzejewski. Chciałbym przeprosić strzelca bramki za to, że podali strzelcem wyrównującym bramki dla Chełminianki jest Piotr Kaczkowski. Jeszcze raz bardzo przepraszam. A dziękuję Państwu za oglądnięcie mini relacji i zapraszam na inne mini relacje z innych stadionów i z innych boisk. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.